I my to śpiewamy z zespołem pieśni obrzędowej męskiej, tutaj Andrzej gościł. Śpiewamy pieśni obrzędowe. Śpiewaliśmy to już na wielu takich starych nekropoliach naszych. I jest, to jest tak wzruszająca pieśń, że kiedy ją śpiewamy w taki naprawdę kiedyś już tak, kiedy złapiemy ten dystans, tak, do śmierci, do życia, to mieliśmy już przypadki, że po prostu dziewczyny płakały, kiedy byliśmy na nekropoliach podczas, to nawet raz mieliśmy taki przypadek, kiedy to było na cmentarzu chrześcijańskim, obok były kurhany jeszcze przedchrześcijańskie i tam śpiewaliśmy te pieśni. O świętym Piotrze, o to Napolta, o jeszcze starszej prowieniencji. No i dziewczyny płakały, bo to właśnie, nie wiem, ma to jakąś taką. Teraz może tego nie odczuwamy, ale kiedy się śpiewa naprawdę w pewnej takiej otoczce, która nam będzie niedługo towarzyszyła, tak? Ponieważ teraz się śmiejemy, popijamy piwko, ale jednak będziemy zaraz wspominać tych naszych bliskich. Robi wrażenie. No co, to tyle. Trzeba coś jeszcze powiedzieć, że to z chłopakami się śpiewa. Nie, z wami też. Ale tylko my to a z dziewczynami to obrzędowe pieśni. Czekaj, bo my śpiewaliśmy to pierwszy raz chyba teraz razem. Teraz tak, to prawo. To co, ktoś coś gra? Może jakiś dżem? Wiesz co, ja mam tylko ze sobą wiolonczelę, także to ciężko, można ewentualnie coś pokombinować w jakiś dżemik zrobić. Aż, właśnie, jeszcze coś się zrobi. No. A ktoś coś będzie grał teraz? Właśnie tam były takie dziewczyny. Dziewczyny śpiewały z tyłu. Były takie dziewczyny do mikrofonu. No, chodźcie coś tam. To jest chór w ogóle. To jest chór. No kurczę, no. A co uważacie? Dlatego do mikrofonu chciałabym. Miały echo dziewczyny nawet. Chodźcie. No. Chodźcie, będziecie mieli efekt specjalny. O, no super. To ja się... Tak, my się, tak, my się na chwilę wypowiem. Tu a gdzie chcesz, Olu? Gdzie chcesz? Ja chyba sobie nie pośpiewałam. Głos rozumiejący. No, się nie bronią. Tak, to Tak, to jest.